Papież odwiedzi Budapeszt i Słowację. Watykan ogłosił program podróży papieża do Budapesztu i na Słowację we wrześniu. Około 6 godzin potrwa 12 września wizyta papieża Franciszka w Budapeszcie, wynika z ogłoszonego w środę w Watykanie programu podróży papieża do stolicy Węgier na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i na Słowację. Podróż potrwa do 15 września. Papież przyleci do Budapesztu wcześniej rano w niedzielę 12 września. Po krótkiej ceremonii i powitania na lotnisku uda się do Muzeum Sztuk Pięknych na spotkanie z prezydentem Węgier Janosem Aderem i premierem Viktorem Orbanem. Na rozmowę tę przewidziano w programie pół godziny. Tam również Franciszek spotka się następnie z biskupami i wygłosi do nich przemówienie. Także w Muzeum Sztuk Pięknych odbędzie się spotkanie z delegacją Rady Ekumenicznej oraz przedstawicielami wspólnoty żydowskiej, do których wygłosi mowę. O 11.30 papież odprawi mszę na budapeszteńskim Placu Bohaterów na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To najważniejszy punkt jego wizyty. Około 15 odleci na Słowację. W programie pierwszego dnia wizyty w Bratysławie jest spotkanie ekumeniczne papieża w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej oraz prywatna rozmowa z jezuitami. W poniedziałek 13 września rano odbędzie się oficjalna ceremonia powitania Franciszka w Pałacu Prezydenckim i jego rozmowa z prezydent Zuzaną Czaputową. Następnie papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego. Kolejny punkt wizyty to spotkanie z duchowieństwem w stołecznej katedrze, prywatna wizyta w ośrodku Betlejem i rozmowa z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Późnym popołudniem papieża odwiedzi w nuncjaturze premier Słowacji Eduard Heger. We wtorek 14 września Franciszek uda się na liturgię bizantyjską w mieście Preszów, a potem do Koszyc na spotkanie ze wspólnotą Romów. Następnie na tamtejszym stadionie Lokomotiva spotka się z młodzieżą. W środę 15 września papież będzie wraz z biskupami modlić się w sanktuarium w Szasztynie i tam również odprawi mszę. Po południu Franciszek powróci do Rzymu.